Po przerwie spowodowanej czerwoną kartką wróci kapitan zespołu Hubert Wołąkiewicz. Obrońca kolejorza cieszy się, że będzie mógł już wzmocnić zespół w piątkowym spotkaniu z gdańszczanami. Czy zobaczymy Huberta w podstawowej jedenastce? Tego jeszcze nie wiemy. Miejmy nadzieję, że Lech wygra to spotkanie. W dwóch poprzednich kolejorz pokonał Lechię 4-1 na wyjeździe i 2-1 na Inea Stadionie. Oczywiście dobrze, wszystko przeszło po mnie. Można powiedzieć, że spłynęło po tej czerwonej kartce. Wiele dyskusji. Ale to już było, minęło. Chłopacy zagrali dobre spotkanie z Górnikiem, wygrali, inkasowali 3 punkty, z czego się cieszymy. No i jedziemy do Gdańska po kolejne. Czy na ewentualnej lewej stronie mógłbyś zagrać, bo Paulus by został na środku, a ty poszedłbyś na to miejsce Tomasza Kędziory? Wydaje mi się, że tak, nie ma, bo w defensywie pozycji, w której bym nie zagrał, także no, wszystko zależy od trenera. Zobaczymy w piątek. Na dobrej fali jesteście, 5 zwycięstw z rzędu, no i ta gra chyba wygląda z meczu na mecz coraz lepiej. No tak, przede wszystkim jest ta pewność w grze u nas i to jest najważniejsze, że chcemy wygrywać, chcemy zwyciężać i po to wychodzimy na boisko, żeby w każdym meczu zdobywać 3 punkty, bo wiemy, że musimy te spotkania do końca wygrać, żeby mieć jeszcze jakieś nadzieje na Mistrzostwo Polski. Że wiadomo, że nie zależy to od nas, bo Legia musi stracić chociaż jednym meczu punkty i wtedy wszystko się rozstrzygnie w Warszawie. Ale musimy dalej wykonywać swoją pracę i meczem piątkowym potwierdzić tą dobrą dyspozycję. A ta Lechia się zmieniła? Pierwszy mecz 4-1, później 2-1 u siebie. W tej rundzie mistrzowskiej obserwowaliście na pewno tego rywala? No bardzo się zmieniła. Przyszedł nowy trener, pozmieniał troszeczkę w ustawieniu. Grają inni zawodnicy, którzy może wcześniej nie dostawali swoich szans. I na pewno jest to groźny zespół, jak pokazał w poprzedniej kolejce, wygrywając w Szczecinie. Także na pewno będzie ciekawe widowisko, ale tak jak mówię, no my musimy myśleć o sobie, musimy brać swoją piłkę i wyjść na tą 3 punkty.